Towarzysze, więc jeden z głównych argumentów przeciwko socjalizmowi jest taki, że socjalizm nie jest w stanie zaspokoić potrzeb konsumpcyjnych obywateli. Argument ten dość często wysuwał Milton Friedman, który właśnie lubił podkreślać, że gospodarka to jest coś takiego, jest bardzo, bardzo skomplikowana, jest tutaj wiele różnych danych i jakiś planista należący do partii, który raz na 5 lat ustala jakiś plan, no po prostu nie nadąża za potrzebami ludzkimi, więc w tym filmiku chciałbym się troszkę do tego odnieść. Więc jest tutaj kilka jakby argumentów, kilka kwestii, co do których chciałbym się wypowiedzieć. Więc po pierwsze, jak wygląda realizowanie potrzeb konsumpcyjnych w kapitalizmie? No więc potrzeby ogólnie, no potrzeby konsumpcyjne człowieka to nie jest, no wbrew temu, co się wydaje Miltonowi Friedmanowi czy jego następcom, że człowiek to jest taka wolna jednostka, który ma swoje własne potrzeby nieuświadomione, a kapitalizm jest po to, żeby te potrzeby kształtować. No rzeczywistość jest brutalna i zupełnie odwrotna. Człowieka potrzeby są całkowicie kontrolowane tutaj przez cały ten rynek marketingowy, od stanu właściwie niemowlęcia, już właśnie takie dziecko jest bombardowane reklamami, jest one bombardowane reklamami w telewizji, w szkole, w przedszkolu, tutaj w kontakcie ze swoimi rówieśnikami. No i te reklamy są wszechobecne, które to oczywiście reklamy w znacznym stopniu kształtują potrzeby konsumpcyjne obywatela, no ale następnie no, mamy już tutaj konkretnie generowanie tych, sterowanie tymi potrzebami konsumpcyjnymi w momencie, kiedy obywatel idzie do sklepu, no i tam już sam fakt, jak te towary w sklepie są poukładane, które towary są takie najbliżej wejścia, które towary tam są koło kasy, na jakie tam towary w danym momencie jest promocja, które są bardziej tam oczywiście podkreślone, no to wszystko sprawia, że no można tymi potrzebami konsumpcyjnymi w dużej mierze sterować, no i oczywiście duże korporacje zajmujące się dystrybucją to robią. Więc no, jakaś taka wiara Friedmana w to, że jest wolna jednostka nieokiełznana i socjalizm nie jest w stanie tej jednostki okiełznać, no to jest to oczywiście bzdura i niezrozumienie gospodarki kapitalistycznej. Gospodarka kapitalistyczna jest w stanie okiełznać potrzeby konsumenta, dobrze to robi i to, co by zrobił tutaj socjalizm, to po prostu no, w dużej mierze wykorzystał te metody kontrolowania konsumenta w kierunku socjalistycznym. Więc ja sobie to wyobrażam w ten sposób, no, że w społeczeństwie socjalistycznym na pewno odrzuciłbym taką formę nachalnej i agresywnej reklamy i ogólnie reklamy mające na celu kłamstwo, które właśnie w reklamie mówi się nieprawdę, to wszystko byłoby no, zabronione, no ale równocześnie no, dopuszczam możliwość taką, że załóżmy pewne towary spożywcze mające krótką datę ważności ze względu tutaj na urodzaj właśnie na przykład w rolnictwie, jeśli w danym roku jest załóżmy więcej truskawek, czy tam nie wiem pomarańczy, czy innych bananów, no to można jakoś tam sterować tutaj potrzebami konsumentów, po prostu informując, że te truskawki są 3 razy tańsze niż zazwyczaj, no wszystko po to, żeby racjonalizować tą produkcję i żeby tych strat było jak najmniej. No, warto powiedzieć, jakby przypomnieć w tym momencie, że gospodarka kapitalistyczna sobie z tym nie radzi. No, tych strat w gospodarce kapitalistycznej jest mnóstwo. Właśnie non-stop mamy różne raporty o jedzeniu, które albo jest niesprzedane,
albo też jedzenie, które jest zakupione przez klientów i następnie trafia do kosza, więc mamy mnóstwo tego marnotrawstwa. No, gospodarka socjalistyczna mogłaby to zrobić lepiej. No, w każdym razie wydaje mi się, że no, w gospodarce socjalistycznej dużo tych elementów gospodarki kapitalistycznej można byłoby przejąć. Można byłoby przejąć badania rynku, czyli na przykład jeśli chcemy wprowadzić jakiś towar na rynek, no to bierzemy tam jakąś próbkę społeczną, no i tam testujemy, czy ten jogurt lepiej smakuje tam o smaku wiśniowym, czy truskawkowym, czy cytrynowym. No i biorąc jakieś dzieci, czy innych dorosłych, na próbie tam, nie wiem, 100 czy 300 osób, można mniej więcej wiedzieć, co ci konsumenci najbardziej lubią i na podstawie właśnie takich badań rynku można się tym oczywiście sugerować. Można się oczywiście także sugerować wynikami sprzedaży. Jeśli jakiś towar sprzedaje się lepiej, no to po prostu podaż jakby dostosowuje się tutaj do tych potrzeb konsumpcyjnych. No, więc cały ten argument o tym, że w gospodarce socjalistycznej zawsze muszą być puste półki, zawsze muszą być jakieś niedobory. No już Chiny tutaj udowodniły, że jest to bzdura. Chiny w tym momencie są największym producentem właśnie tych towarów konsumpcyjnych. I obywatele chińscy wcale nie narzekają tutaj na jakieś braki, no ale no, jeszcze raz jakby tutaj podkreślam i przypominam, że no, wydaje mi się, że te potrzeby konsumpcyjne w socjalizmie mogą być znacznie lepiej zaspokojone niż dzisiaj w kapitalizmie, bo należy tutaj sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście ten kapitalizm realizuje potrzeby konsumpcyjne. No i można tutaj, no mogę dać przykład ze swojej rodziny, mojej żony, która w ostatnim czasie nawróciła się tak na ekologię, no tutaj oczywiście pod wpływem całej tej propagandy ekologicznej, jaką jesteśmy właśnie bombardowani. Ale między innymi no, moja żona wyraziła kiedyś zainteresowanie zakupem samochodu elektrycznego. Właśnie w ramach tutaj walki z ociepleniem klimatu, walki z emisją dwutlenku węgla, no to rozmawialiśmy sobie, a czy można byłoby kupić samochód elektryczny. I co zrobić, żeby ludzie kupowali te samochody elektryczne, no bo gdyby nagle wszyscy przeszli na te samochody elektryczne, no to zlikwidowalibyśmy problem przynajmniej tego smogu w atmosferze, przynajmniej byłby on w dużej mierze zredukowany. No oczywiście tam wiadomo, że te samochody elektryczne, one same generują inne problemy ekologiczne, te baterie to tam też jakoś nie są specjalnie fajne, no ale załóżmy dzisiaj głównym problemem jest słaba jakość powietrza. Więc ja w tym momencie nie chcę jakby wdawać się w temat, czy jakby to jest mądre, czy to jest głupie. Ja mówię po prostu, że moja żona ma taką potrzebę i jest to potrzeba, której my nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić ze względu na fakt, gdyż po prostu te nowe samochody elektryczne we Francji kosztują tam 20 kilka tysięcy euro. W tym samym momencie, kiedy jakiś używany samochód można kupić za 2,5-3 tysiąca euro. Więc no, dla ludzi, którzy zarabiają tam niewiele ponad pensję minimalną, no to po prostu no, taki samochód elektryczny jest poza zasięgiem. No jest to chyba najlepszy dowód na nieefektywność właśnie gospodarki kapitalistycznej w realizowaniu tych potrzeb konsumpcyjnych. Bo z jednej strony właśnie mamy potrzebę, wyobrażam sobie, że takich ludzi jak moja żona, czyli nie zarabiających za dużo, mających świadomość ekologiczną osób, które w konkretny sposób chcą tutaj dołożyć swoją cegiełkę do właśnie ekologicznej tutaj rewolucji naszej planety, żeby odejść od benzyny, odejść od tego diesla,
na rzecz właśnie tej samochodów elektrycznych, więc mają konkretną potrzebę, której nie są w stanie zaspokoić. No i co? No, w społeczeństwie socjalistycznym wyobrażam to sobie tak, że gdyby rzeczywiście było tak, że mnóstwo obywateli chce tą potrzebę zaspokoić, a jedyny tutaj czynnik, który sprawia, że nie są w stanie tej potrzeby zaspokoić, to jest kwestia niewystarczających środków finansowych, no to społeczeństwo socjalistyczne na pewno znalazłoby na to rozwiązanie, przede wszystkim przez masową produkcję, masowa produkcja, która to doprowadziłaby do obniżki cen. No i tyle, no więc na tym konkretnym przykładzie wydaje mi się, no zresztą jak mówimy już o Chinach, no to można powiedzieć, że liderem światowym w autobusach elektrycznych są właśnie Chiny. Tam i tych z autobusów elektrycznych w Chinach jest kilka razy więcej niż w całej Europie. To tylko pokazuje, no jak właśnie tam, gdzie są elementy gospodarki centralnie planowanej, tam te właśnie wielkie zmiany, no tutaj przejścia z jednej formy właśnie tam samochodów na drugą, bardziej ekologiczną formę, że te zmiany są bardziej możliwe. Temat ten można byłoby ciągnąć i ciągnąć. No, chciałem tylko na tych kilku przykładach pokazać, no, że Milton Friedman właśnie wierząc, powtarzając ciągle właśnie, że niemożliwe jest kontrolowanie tej gospodarki, bo gospodarka jest tak bardzo skomplikowana. No, widać tutaj, ten Friedman, przynajmniej na filmikach, na których on występuje na YouTubie, to już jest taki stary dziad, taki stary pryk, który to, no, jak to często ludzie starzy, ma jakoś tam właśnie problemy z wykorzystywaniem jakichś takich nowoczesnych wynalazków. No, nie wiem, czy Milton Friedman umiałby obsługiwać smartfona, czy Milton Friedman korzystał z internetu. No, moim zdaniem to był jeszcze taki właśnie stary dziadyga, który swoje tam przemyślenia wstukiwał w maszynę do pisania, który tam właśnie, jeśli do kogoś dzwonił, to wykręcał na korbką właśnie jakieś takie rzeczy, żeby z kimś porozmawiać. No w każdym razie osoba z dawnej epoki, któremu po prostu nie śniło się, że w świecie zaawansowanej elektroniki pewne rzeczy, które jemu wydawały się niemożliwe, są dziecinnie proste. Szkoda tylko, że ten Milton Friedman, który zatrzymał się w rozwoju mniej więcej w latach 70., skutecznie zaraził swoją niewiarą w postęp ludzkości wielu młodych Polaków, którzy temu Friedmanowi oddają hołd. No, jest to dość śmieszne. Pozdrowienia, towarzysze.